No witam wszystkich, słuchajcie, jest godzina popołudniowa. Przyjechaliśmy tutaj z kolegą Bogdanem. Kolega Bogdan też często przychodzi na live'y. Idziemy sprzątać groby naszych lotników, którzy tu zostali na walijskiej ziemi w Pembrey z 316 i 317 szwadronu. Także będziecie widzieć w dalszej części filmu, co będziemy robić. Teraz wam pokażę, jak ten kościół tutaj wygląda. Tu jest taki, widzicie, jak tu cmentarze wyglądają. Wyglądają, jak wyglądają po prostu. No. Kościółek stary. Idziemy teraz namierzać mogiły. Mniej więcej tu nam jeden z lokalsów, obecnych Polaków, dał mniej więcej namiary, gdzie to jest. Także myślę, że damy sobie radę. Ja już je stąd widzę. Groby tych naszych poległych Polaków. Ale zobaczcie, jaka tu jest kultura. To jest coś okropnego, coś strasznego. Krzyże pospadały, nikt się tym nie zajmuje. Straszne, Boguś, nie? To będzie gdzieś tutaj, w tej okolicy. Tak. Nasi tu byli, że się tak wyrażę. No tu jest niestety mokro. Tak, moi drodzy, nasi tutaj byli. Zobaczcie. Krawczyński, porucznik Krawczyński, porucznik Anders, 32 szwadron, 316 szwadron, porucznik Piątkowski. No powiem szczerze, jestem mile zaskoczony. Myślałem, że będzie to gorzej wyglądać. O, widzisz, tu mamy, zapodamy odpowiednie barwy narodowe. Masz, Bogu, jedną, ja tu założę zaraz drugą. Mamy tu wszystko przygotowane. O, tak elegancko jest. Będzie można śmiało wbić w tym wieńcu. No. Jest. Niech chłopaki sobie tutaj odpoczywają, ale niech wiedzą, że się o nich pamięta, bo należy się, taka prawda. Boguś, zacnij ten twój znicz, pamiętamy. No powiem szczerze, trafiło się. No. Elegancko. No tutaj też leżą chłopaki, starszy sierżant Ojżanowski, 307 skwadron, 28 czerwiec 1943, 39 lat, moi drodzy. Tu jest jego nagrobek, a tu mamy kapitan Grzanka, 307 skwadron, 27 czerwiec 1943. Podejrzewam, że to z jednej akcji są chłopaki, tylko ten może był ranny, na przykład Ojżanowski sierżant. I dlatego wyszło tak, jak wyszło. Tu jest, szanowni, taka cała alejka tak naprawdę. Tu jest jakiś nieznany żołnierz, leży Royal Air Force. A, spłonął 25 maj 43, dlatego go nie rozpoznali pewnie.
Strzelec pokładowy. Strzelec pokładowy. Operator. Gunner, strzelec. Też leżą. Artyleria królewska, moi drodzy. No nasze chłopaki też mają swoje towarzystwo tutaj. Można powiedzieć, leżą na obcej ziemi, ale z ekipą. Tu jest 8 maj, 2 czerwiec i 25 październik 1940 rok, ci najwcześniej tak naprawdę. I tutaj również są, tu nie wiem co to jest za mogiła, tutaj też są jacyś, ale to są brytyjscy. Tu już jest grób jakiś rodzinny. Generalnie tu jest taka część, powiedzmy, wojskowa. Tu mamy, moi drodzy, następną taką mogiłę. Podporucznik Elliot Wątorski, 317 Skwadron, 8 grudzień 44. Moi drodzy, 24 lata. 24 lata już był podporucznikiem. Ale tutaj jest już bardziej okazały taki. Myślę, że tu już jest tak rodzinnie, mam takie wrażenie. Jest to grup Jacek Zygmunt Franciszek Kinel, Sergeant Pilot Polish Air Force, tak jest napisane, czyli sierżant pilot polskich sił powietrznych. Urodzony w Polsce 28 marca 1925 roku. Nie jest napisane tak naprawdę, kiedy zmarł. A nie, w 44, tak. Bogdan tutaj, kolega Bogdan tutaj odnalazł. Accidentally killed in England w maju 44. Tak, to jest pamięci mojego ukochanego, najlepszego syna i brata. No cóż, polski ślad trzeba upamiętnić. Sierżant pilot. Moi drodzy, no nie ma tych grobów za wiele. A, widzicie, tu jest taka dedykacja, znaczy dedykacja, podpis, kto to zrobił. Matka i siostra, mother and sister. Nie ma tych za wiele grobów w naszej okolicy, ale to co jest, trzeba pamiętać, bo jesteśmy Polakami, a jak my nie będziemy pamiętać, to nikt za nas pamiętał nie będzie. Tu niedaleko jest baza też lotnicza, no akurat tego nie widać, bo niebo takie jest, jakie jest. Moi drodzy, co ja wam mogę powiedzieć? Prawda jest taka, że dobrze by było, gdyby tak naprawdę wszyscy, którzy są gdzieś tam na obczyźnie, zwrócili uwagę na te polskie mogiły, chociaż ten jeden dzień. Taka jest prawda.
idziemy już, żegnamy się z chłopakami, mówimy na razie, bo będziemy tu zaglądać często, dlatego że już namierzyliśmy, gdzie chłopaki sobie odpoczywają, także będziemy tu zaglądać częściej, tym bardziej, że to jest po drodze, jak jedziemy sobie na niektóre takie miejsca, powiedzmy, relaksu, nic to nie zaszkodzi. Moi drodzy, wiem, że byłby pewny niedosyt, bo zapewne pojawiłyby się pytania, a co to był ten 316 dywizjon, a 317, a kto to był, a jak to było? To ja wam trochę... Do Pembrey wali Polacy przybywali przez cały marzec 1900. Do dywizjonu dołączyli porucznik pilot Tadeusz Nowierski-Nowi. On przybył z 609 dywizjonu Royal Air Force. Przybył podporucznik pilot Bohdan Anders, przeniesiony z dywizjonu 303, pilot Romar Nartowicz, Stefan Stegman, sierżant Kiedrzyński. To był pierwszy przydział sierżanta Kiedrzyńskiego, ponieważ przybył z Francji. I wielu, wielu innych, jak również służba naziemna, podoficerowie, szeregowi, inżynierowie, mechanicy, służba techniczna, pracownicy administracji. W sumie 48 oficerów i dodatkowo personel techniczny. Według przepisów Royal Air Force gotowość bojowa dywizjonu myśliwskiego była wtedy, kiedy dywizjon do dyspozycji powinien posiadać minimum 12 samolotów gotowości bojowej oraz 6 samolotów w rezerwie i co najmniej 24 pilotów. 12 na dyżurze bojowym, 12 na zmianie odpoczywającej do 24 godziny. Wiecie, to były przepisy, a założenia regulaminowe, czyli teoria, tak można powiedzieć. Rzeczywistość była zupełnie inna, bo pamiętajmy, że to była wojna, to były warunki polowe, warunki bojowe. Ale Polacy, wiecie jak to Polacy, jak nie można czegoś zrobić, to przyjdzie Polak i to zrobi. A Polacy mieli doświadczenie w takich sytuacjach i byli bardzo elastyczni. Bardzo potrafili szybko przystosować do panujących sytuacji i okoliczności. No ale dowództwo RAF właśnie za to Polaków krytykowało i uważali, że Polacy przekraczają uprawnienia, procedury itd., itd. Generalnie po bitwie o Anglię wielu pilotów ubywało tak naprawdę z wiadomych przyczyn. Szkolenie nowej kadry w warunkach bojowych było dla Brytyjczyków trudne do przyspieszenia. Zasady, regulaminy, szkolenia tak naprawdę to dotyczyły tylko wąskiej specjalizacji. Więc 25 marca polski dywizjon zameldował gotowość bojową jako pełnosprawny. Dywizjon 316 posiłkował się 15 pilotami, z których 6 było w gotowości bojowej. Reszta powinna być w rezerwie. Nie mogli pozwolić sobie jednak na bezczynność, bo trenowali, pełnili dyżury bojowe albo loty treningowe. Generalnie na lotnisku w Pembrey mieli samoloty myśliwskie produkcji brytyjskiej typu Hawker Hurricane MK1, a później MK2. MK1 to znaczy Mark 1 lub Mark 2, czyli pierwsza wersja i druga wersja.
Jedne i drugie miały silniki Rolls-Royce'a. Pierwsze o mocy 1065 koni, drugie o mocy 1260 koni. I osiągały prędkość 518 km na godzinę. Natomiast wersja druga 545 km na godzinę. Trochę o uzbrojeniu. Hurricany były wyposażone w 8 karabinów maszynowych, które wyrzucały 1200 strzałów na minutę. No, Messerschmitty, na których latało Luftwaffe, były szybsze, zwrotniejsze i miały większą prędkość. Pełen sklep pilotu dywizjon osiągnął dopiero 3 kwietnia 1941 roku, już po pierwszych sukcesach. Dywizjon 316 w gotowości bojowej. Z ramienia RAF na opiekuna polskiego dywizjonu skierowano majora Donowana. Polacy nazywali go figurantem z zabiórka albo majorem od długopisu. Oczywiście najważniejsi byli Polacy, wiadomo. Dowódcą dywizjonu z rozkazu Polskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii został kapitan Lord Julius Bray. I w eskadrze A byli kapitan pilot Więcisław Barański, dowódca eskadry, Bronisław Mickiewicz, zastępca dowódcy eskadry, porucznik pilot Tadeusz Nowierski, porucznik pilot, podporucznik pilot Dariusz Gozdecki, podporucznik pilot Franciszek Kozłowski, podporucznik pilot Bolesław Rychlicki, podporucznik pilot Stefan Stegman, podporucznik pilot Stanisław Szmejl, kapral podchorąży pilot Tadeusz Dobrucki, kapral podchorąży pilot Eugeniusz Gotowot, kapral podchorąży Władysław Mudry. Eskadra B była zasilona zespołem następującym. Kapitan pilot Wacław Wilczewski, dowódca eskadry. Porucznik pilot Aleksander Klemens-Gaprzewicz, zastępca dowódcy eskadry. Porucznik pilot Tadeusz Władysław Sawicz. Podporucznik pilot Bohdan Anders, byliście jego mogiłę. Podporucznik pilot Bernard Karol Buchwald. Podporucznik pilot Roman Nartowicz. Podporucznik pilot Zbigniew Nosowicz. Plutonowy podchorąży pilot Jerzy Mieczysław Szymankiewicz. Plutonowy podchorąży pilot Romuald Gadus. Plutonowy podchorąży pilot Paweł Piotr Gallus. Sierżant pilot Władysław Kierżyński. Kapral pilot Karol Sumara. Adiutantem dywizjonu został kapitan obserwator Bernard Krupa. Na oficera taktycznego powołano porucznika obserwatora Władysława Przymeńskiego, a o zdrowie naszych pilotów dbał lekarz podporucznik lekarz Bolesław Piętocha. Lotnicy nazwali mu pseudonim Pinokio. Moi drodzy, prawda jest taka, że Pembrey było bardzo strategiczne, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. Dlaczego? Ponieważ w Pembrey była umiejscowiona fabryka dynamitu i to było główne tak zwane miejsce, z którego zaopatrywały się inne zakłady zbrojeniowe, jeżeli chodzi o materiały wybuchowe. Tak, moi drodzy, to było takie naprawdę bardzo krótkie przedstawienie tych naszych bohaterów, którzy tutaj byli na ziemi walijskiej i zostali niektórzy z nich, którzy bronili tej ziemi, bo w ten sposób pomagali, osłabiając niemieckie siły powietrzne i bronili również tak naprawdę Wielkiej Brytanii, za co do dzisiejszego dnia w rozmowach ze starszymi Brytyjczykami, szczególnie Walijczykami, bardzo miło nas wspominają i podejrzewam, że też dlatego tutaj, szczególnie w południowo-zachodniej Walii, Polacy są postrzegani jako naprawdę super ludzie i super naród. Nie popsujmy tego, niech tak. Moi drodzy, na tym kończymy naszą dzisiejszą wizytę. Może to wizyta krótka, ale obiecujemy, że będziemy częściej. Niebawem zbliża się 11 listopada, też zajrzymy, żeby tak chłopakom smutno nie było, że się tak wyrażę. Chciałem tutaj podziękować osobie lub osobom z lokalnej społeczności, może nas oglądają tutejsi, za to, że można powiedzieć, byli przed nami i no, odwalili za nas większość roboty. Myśmy trochę od siebie dołożyli, pograbiliśmy liście, które spadły, zapaliliśmy lampki, odpaliliśmy te, które zgasły im wcześniej. Ale tak, miło byliśmy zaskoczeni. No miło byliśmy zaskoczeni, to prawda, to jest prawda, byliśmy zaskoczeni. Nikt się tego nie spodziewał. Powiem szczerze, w bagażniku mam również też łopatkę na wszelki wypadek, gdyby coś się wydarzyło, a jednak tu wszystko przygotowane. Widać, że ktoś jednak tutaj wkłada serce, o to dba.
My ze swojej strony dziękujemy, a jednocześnie razem tutaj z kolegą Bogdanem mamy taki apel, że jak jeszcze raz gdzieś jesteście, gdzieś na obczyźnie, wiecie, że gdzieś są polskie mogiły, nie wstydźcie się zapytać, nie wstydźcie się poszukać. To nic nie kosztuje, a dobrze o nas świadczy. I raz na jakiś czas zapalić tą świeczkę dla pamięci. Tak, właśnie, raz na jakiś czas zapalić świeczkę dla pamięci. Powodzenia życzymy. Trzymajcie się.